Proszę Państwa, z całego serca cieszę się, że mogę Państwu przedstawić duchowego przywódcę naszego rajdu, jego rzeczywistego komandora, Witka Haspla. Witam serdecznie. Podziwiamy Cię, Wilku, za hart i ducha, za to, że jesteś z nami. Kłaniam się nisko wszystkim uczestnikom, koleżankom i kolegom. Rajd się na pewno udał 50%, bo pogoda się udała, nie? A resztę to jest, no, jedni z lepszych przewodników, no, z koła rzeszowskiego. No. Dziękuję przewodnikom wszystkim i organizatorom z koła. Właśnie chciałem podziękować szczególnie trzem osobom. Agnieszce Wała. Andrzejowi Wesołemu. I Łukaszowi Kuczmarzowi. No ich praca była ogromna. Także dziękuję bardzo. Jeszcze, bo jak mi będzie wolno, to później może wyświetlanie. Dziękuję za słowa pociechy, która do mnie dzwoniła nie raz i rozmawialiśmy. No słuchajcie, wiecie, że walczę z chorobą. No, trochę to potrwa, ale będę walczył. Dziękuję. Na tym spotkaniu kończącym naszą imprezę chciałbym jeszcze raz Państwu przypomnieć i przedstawić osoby, które ten rajd obsługiwały. Trasa numer 1. Jakub Gąsior i moja osoba. Jakub, bardzo proszę. Trasa A. Trasa B. Koledzy Stanisław Polański i Adam Skiba. Prosimy uczynić. Dorota Miknia, Tomasz Dziurawiec. Trasa C.
Łukasz Kuczmasz, Leszek Miksiąg, Paweł Olewa. Nasz kapelan przewodnicy ksiądz Artur, prosimy uprzejmie. Proszę Państwa, myśmy się prezentowali, wypychali, ale gro roboty to są ci ludzie. I oni trzeba powiedzieć sobie tutaj. Ich przedstawić. Jeszcze trasa głosu. A przepraszam Cię, mój przyjaciel i wiceprezes Marek Korwecki. Proszę bardzo, Marek. Dlatego jest oczywiście Przemek Misiąg i Marek Hallada. Wybaczcie, koledzy. Więc kadra prowadząca teraz w komplecie. A teraz te osoby, które włożyły olbrzymią pracę. Pani Agnieszka Wała, nasza koleżanka prezes. Andrzej Wesuś. I kolega mój współpracownik, przewodnik Daniel Legler. Proszę Państwa, pozornie się wydaje dużo ludzi, ale też praca chyba była olbrzymia. Jeszcze raz w imieniu zarządu koła wszystkim składam serdeczne podziękowanie i głęboką dziękuję za tą pracę, którą włożyli. Proszę Państwa, proszę koleżeństwa, jak zawsze na podsumowanie maleńka garść statystyk. Otóż najstarszym uczestnikiem naszego rajdu był kolega Grzegorz Bednarski z Wrocławia. Grzegorzu, czy mogę powiedzieć, w jakim jesteś wieku, czy rodą? Ma 83 lata i dziennie nam towarzyszy. Najmłodszą osobą na rajdzie była Zofia Moś. To jest córka przewodnika, na 13. Ale przewodnik. Zosia Moś, prosimy. Natomiast najmłodszym przewodnikiem z uprawnieniami na rajdzie był Tomasz Nowakowski z Warszawy. Zaprezentowani, bo ktoś musi to następne organizować. Może już nie kolega, ale ci młodsi na pewno, prawda? Zawsze do siebie zoszło. No ktoś musi podjąć tą rękawicę. Dziękuję Ci. Proszę Państwa, a teraz poproszę koleżankę Swietłanę i kolegę Bolesława, żeby w imieniu Komisji Przewodnickiej i Rady naszej wystąpili i zechcieli nam tutaj coś powiedzieć. Bardzo proszę. Moi drodzy, zawsze na pożegnanie jest jakaś doza uśmiechu, a jednocześnie wyrażenia szacunku dla osób, które jednak popracowały po to, żebyśmy mogli się trochę pobyczyć albo pomęczyć, jak nadal się pieszy. Podziękowania należą się Wam wszystkim. Myślę, że to już było powiedziane wielokrotnie. Ale nie było wyrażenia podziękowania dla całości. Dlatego chciałbym podziękować przede wszystkim w imieniu Komisji Przewodniczącej Zawodu Głównego PTTK i Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK, Zawodowi Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystycznego Krajoznawczego imienia Mieczysława Rachwa w Rzeszowie. Moi drodzy, nie będę czytał, wybaczcie, no chyba wy bardzo chcecie. Właśnie na to liczyłem. Svetlano,
poproszę, znaczy, szanowni koledzy, poprosimy prezesa oddziału w takim razie. Poprosimy również tu Agnieszkę. Sekretarza rajdu prosimy. To jest podziękowanie pisemne dla was. Ja wiem, że trafi do szuflady. Ale dziękujemy wam bardzo. Słuchajcie, tak to jest. Zawsze w zarządach są panowie w większości, prawda? Ale sami wiemy, dziewczyny, że bez kobiety żadna impreza się dobrze nie odbędzie. Dlatego na ręce Agnieszki wręczam jeszcze też dla oddziału taką pomocową. Słuchajcie, chciałam powiedzieć, że to wszystko naprawdę w naszym oddziale nie trafi do szuflady. Będzie to wisiało na honorowym miejscu, podziękowania będą oprawione. Tutaj jest już podziękowanie gotowe, bo my bardzo szanujemy i bardzo się cieszymy, że w momencie, gdy otrzymamy podziękowanie, możemy się tym chwalić i nasi członkowie mogą przeczytać, że gościliśmy was i że udało się. Dziękujemy bardzo serdecznie za to, że przyjechaliście, że byliście z nami, że jesteście teraz tu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Moi drodzy, jest jeszcze jedno grono, które już było wymienione, ale tak będzie docenione. Koło przewodników terenowych i beskidzkich PTK w Rzeszowie. Prosimy prezesa. Moi drodzy, a teraz przyszła kolej na podziękowania indywidualne. Przed chwilą uhonorowaliśmy osobę, którą musimy uhonorować raz jeszcze. Nie musimy, chcemy, bo gdyby nie on, ten rajd by zapewne się nie odbył, albo byłby w powijakach. Witku, pozwól, że indywidualne podziękowania będą dla ciebie. Poczekaj, podejdziemy do ciebie. Organizatora i tu, który pilnuje wszystko, widzę bardzo teraz wzrok, zobaczcie sobie, Eugeniusz, prawda, Taratajko, który tu patrzy, wszystko pilnuje i nawet nas pilnuje, słuchajcie, żeby dobrze powiedzieliśmy i wręczyli odpowiednio. Zapraszamy tu serdecznie, dziękujemy. Moi drodzy, kolejność wręczania tych podziękowań jest całkowicie przypadkowo nieprzypadkowa. W związku z powyższym kolejną osobą, którą będziemy prosić, pofatyguj się na nas, Łukasz. Łukasz Kuczka. Grupa plecakowa w tym roku trochę w zmodyfikowanym stylu plecakowa chodziła, ale są najzwłośni, trzeba im wybaczyć po prostu. Nie samymi przewodnikami świat żyje. Agnieszka Wałach. Dziękujemy ci bardzo. Niektóre osoby się już tutaj pojawiały. Kolejna Andrzeja, Andrzej Wesół. Wśród tych, którzy dziękujemy, jest również Adaś Skiba. Poprosimy cię, Adamie. To
Tomek Dziurawiec poprofony. O, teraz indywidualnie. Żony mąż, to jedno ciało, zostanie obydwy. Kolejna kobieta na naszej liście. Dorota, poprosimy Cię tutaj. Dorota Miśnia. Podziękować. W związku z tym przekażę mu to na posiedzeniu już u nas wewnątrz oddziału i koła.
Jak mówiła Svitlana, co by to było bez tych kobiet? Ale zapomnieli moi koledzy o tym, że bezpiecznie wozili nas nasi panowie kierowcy. Zapraszam i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bezpieczną, kulturalną jazdę, no i żeśmy całą tą i zdrową imprezę przeszli. Dziękuję pięknie. I oczywiście zapraszamy do dalszej współpracy. My jesteśmy samozwaną grupą reprezentującą uczestników i chcemy wszystkim organizatorom bardzo, bardzo podziękować. Wstańmy. I jak w autokarze naszym było. Dziękujemy! Jeszcze raz. Dziękujemy! Dziękujemy! Proszę Państwa, czy wiecie, skąd przyjechaliśmy? Tak, od Królowej Bony. I wszystkich zapraszamy do Ciechanowa, bo Ciechanów bardzo ładnie się rozwija i chcę wykorzystać tą minutę. Proszę Państwa, mamy bardzo dużo zabytków. Mamy piękną wieżę, która miała być pocięta na żyletki, a teraz Park Nauki Torus, jedna z pięciu wież, wyróżniona przez National Geographic, jest na piątym miejscu w Europie. Park Nauki w Gołodczyźnie, ojciec pozytywizmu, Opinogóra, Ciechanów. Proszę Państwa, my też czekamy od Zarządu Głównego nominacji, bo my mamy też góry. Sarnowa Góra, Opinogóra i Farska Góra. Opinogóra 32 metry, Sarnowa Góra 28 i Parska Góra 20 metrów. To ja może zacznę od tego, że nas jest aż 3. W takiej ekipie tutaj przyjechałyśmy. W porównaniu do tych innych kół, które tu były wymieniane, gdzie jest w takiej liczbie 20, mniej lub więcej, no my jesteśmy tylko 3, taka kropelka. Ale słuchajcie, ale mamy najdalej. Przyjechałyśmy z Szeregowa i już się zdążyłyśmy zorientować, że pokonałyśmy największą odległość, żeby tutaj przyjechać. I mimo tego, że mamy tak daleko, to naprawdę wracamy od Was takie naładowane dobrą energią, zadowolone z tego, że tu byłyśmy. Bardzo się cieszymy z tego i chciałyśmy podziękować za wspaniałą organizację, za, jesteśmy pełni podziwu Waszej wiedzy, tej dobrej organizacji. No po prostu dziękujemy. Ja oddam jeszcze głos pani prezes naszego koła, bo ona pewnie będzie zachęcała, żebyście do nas przyjechali. Dziękuję. Kochani, ja nie będę przedłużać. Ja tylko powiem krótko. Słonik na szczęście, Trzebiatowski Słonik. Zapraszamy do miasta Słonia, do miasta Czterech Wyznań i teraz miasta Murali. I jak mówiliśmy, mamy bardzo daleko i jeszcze piesek z nadmorza, z naszego Brzeżyna, same nazbierałyśmy, nasza praca własna. Ze słonikiem i serduszkiem dla Was. Ponieważ nie ma wyznaczonego organizatora następnego rajdu, więc Svitlana przyjmie od nas w depozyt te symboliczne dwie rzeczy związane z rajdem. Kapelusz rajdowy i laski. Ja chciałem przywrócić starą, dobry zwyczaj, że ci, którzy robią rajd, żeby mobilizowali się przez to, że mają insygnia rajdowe przez cały rok.
one nie są potrzebne na rozpoczęcie rajdu. Przez cały rok niech przygotowują rajd i wtedy będzie wszystko fajnie. Tak kiedyś było i do tego nasze koło prosi, żebyśmy wrócili. Prawdopodobnie Nowy Sącz czy Krościenko. Krościenko pewnie na 99%. I tu Andrzejka poproszę na szybko. Tak, słuchajcie, jak oni już się pokażą na wizji, to będą musieli się pilnować, nie? A ponieważ Andrzej, chodź tu. Spraw Andrzej, żeby było konkretnie. Chodź Andrzejku, przestań. No słuchajcie, tak to już jest, jak mówiłam. Jak kobieta w ręce nie weźmie to wszystko, to nic z tego. Trudno! Będą musieli i tak zrobić. Wam to obiecam. I zapraszam na 42 rajd, a konkretnie gdzie on będzie, to jeszcze chwileczkę i będziecie wiedzieć. A teraz, proszę Państwa, dziękujemy za uwagę. Życzymy smacznego i wesołej zabawy. Jeszcze ja bym prosił duże brawa dla Pawła Jakubicza, Grajka, który tutaj ma bardzo dużo na radę. Póki cię nie zżarła Boga, póki siłę